So yes. Jeszcze zimny. Albo świeca. Ojej. Ja nienawidzę takie roboty. Dobra, w dzisiejszym odcinku wybierzemy się znowu po suche gałązki Kawasaki Caleb 304x4. Jak na razie wrakiem. Tutaj powoli porządki się zaczynają robić na tym podwórku. Co chwilę drewno jest dowożone suche. No i cóż, Kawasaki już chwilę tutaj stoi. Nie wiem, kiedy ostatnio jechałem nim, nawet tak szczerze wam powiem. No ale chwilę stoi. Zobaczymy, czy jakieś paliwko jest jeszcze. Oczywiście z prowizoryczną instalacją. Już pajęczyny. Coś tam pływa. Powinno starczyć. Nie będziemy nim w polu robić. Nie będziemy nim w polu robić. Cyk. Jakiś olej jest jeszcze. Na oczku. Coś tam jest. Ponad minimum. Powinno spokojnie starczyć. No mam mały wyciek oleju, no i olej mi bierze. No jak widać, są przedmuchy na głowicy. Głowica będzie do planowania i cylinder, bo jest krzywa na 100%. I dlatego mi kurde przedmuchy się robią. Akumulator mam, czy wyciągłem go? Ostatnio. Akumulator jest. Już tu jakieś mysza czy coś mi kurde mechna znosiła. Moduł zapłonowy. Moduł zapłonowy skutera. Ze skutera w Kawasaki. Super instalacja. To jest kawałek instalacji. Cewka ze skutera. Działa. Działa. Super tanie rozwiązanie. I wpiąłem się w instalację od Kawasaki, żeby było widać, jaki mam bieg. Czy mam luz, czy jest na biegu. Damy deczko do tyłu. Oj, kurwa, jak się wszystko ciężko kręci. W przodu mi hamulce coś hamują. No, są do regeneracji zaciski. I kurde, jest tutaj ten problem, bo nie mogę takich zacisków dostać. One są niby jak normalne. Tylko, że... Pomyślcie sobie, jak ten kład ma ciężko. Niby one są jak normalne, te zaciski hamulcowe z przodu. Lecz cylinderki są pokryte teflonem. Nie są metalowe na zewnątrz, tylko są pokryte teflonem i nie mogę takich zacisków nigdzie dostać. A zaciski oryginalne do tego Kawasaki są drogie. Chyba, że przerobię na zwykłe zaciski. Tylko, że ten kład chodzi w błocie i dlatego jest teflon, żeby nie rdzewiały. Po to są te zaciski. Dobra, czyli tak, otwieramy paliwko. O, jest bieg. No nie mówcie, że bateria padła. Ojej, bateria mi się zepsuła. Jak bateria mi się zepsuła, będzie problem. Musimy chwileczkę zrobić przerwę. Bo chyba bateria mi się rozładowała. Właśnie kurde, to jest to, że jest moduł na prąd stały. Ojej, o 2 i coś volta. Kurde, chyba po akumulatorze. Zarąbałem sprawę, bo nie zrobiłem wyłącznika. Wyłącznika, żeby odcinało całkowicie prąd od instalacji. Kurczę. Chyba po akumulatorze, bo jak spadnie poniżej 10 V, to już jest praktycznie po akumulatorze, a ja tu się rozładował do 2 V aż. No i właśnie ten moduł strasznie popiera prądu. Jak na postoju, dlatego jest problem taki, że zarąbałem sprawę, że nie dałem w ogóle żadnego wyłącznika. Jak rozwaliłem akumulator kolejny, no to... Bo już drugi, już jeden rozwaliłem sobie przez głupotę, bo na zimę zapomniałem odkręcić klem. Mam jeszcze jeden zapasowy akumulator, więc jeszcze tragedii nie będzie, no ale... Ale no kurde... Fajny akumulatorek miał być do skutera.
Dobra, ja idę go podpiąć pod ładowarkę. Zobaczymy, czy jeszcze się uda go wskrzesić. Kurde, porządny akumulator. Szkoda było mi go do tego quada tutaj używać. Jak na razie przynajmniej. Ale cóż, no jest. Ładnie tu w miarę wszystko poukładane. A i śrubokręt tak trzeba będzie ze sobą wziąć, jakby co. No i dobra. Sprawdzamy, czy jest prąd. Świeci. Świeci. Jest elegancko. Zobaczymy tylko, czy tamten akumulator zacznie przyjmować prąd, bo mam nadzieję, że się uda go jeszcze podratować. Dobra, śrubokręcik niech na razie tu leży. Idę zobaczyć do tamtego akumulatora, czy w ogóle coś przyjmuje. Dobra, tu jest ładowarka mojego braciaka, typowo do żalówek, ale widzę, że już rośnie, jest 2,9. Może się uda podratować ten akumulator. Było tak 2,3, 2,4, już jest 2,9. Może ruszy akumulator. Mam taką przynajmniej nadzieję. Tu mam jeszcze stary jeden akumulator składać. Też mi skurczysyn padł. Może jego też się uda jakoś zreanimować. Właśnie najważniejsze, żeby byle jakim akumulatorem wtedy nie próbować tego. Byle jakim prostownikiem najlepiej nie próbować ładować takiego żarowego akumulatora. No to jest jakiś automatyczny prostownik i on mi się wydaje, że może uda mu się wzbudzić ten akumulator i jeszcze coś z niego będzie. Jedynie do kogo mogę być zły, no to sam do siebie, bo zapomniałem odkręcić klemy. Powinienem jakiś wyłącznik zrobić do taki dodatkowe zabezpieczenie, żeby odłączało mi moduł zapłonowy, bo on wpierdala prąd na postoju. Po prostu zjada prąd nawet jak się kładem nie jedzie. Dobra, gasimy. Niech sobie to stoi. Może urośnie do 12. I wtedy będzie się dało ładować go. Zobaczymy. Jak będzie, to będzie. Jak nie, no to będę zły. Próbujemy go palić. Czy w ogóle zapali? Teoretycznie zapali, kurwa. Czemu miałby nie palić? Czemu miałby to nie odpalić? Dobra, cyk. U mnie akurat mam tak zrobione na tym gaźniku, że deczko stania tylko. Bo jak dam więcej, to nie będzie chciał zapalić. Będzie go przelewać. Odpalamy piłę spalinową. Dziwne. Dajmy więcej sania. Albo za dużo sania? Może trochę mniej? Oj, tak źle to nie było. Trzeba było więcej sania dać, ale nie wiem czemu. Może świeca się kończy, dlatego. Ale dymek już zaczyna powoli puszczać. Dobra, musimy chwileczkę poczekać, żeby się rozgrzał trochę. Ale słuchaj, takiego czasu przerywanie. No świeca. A świec już nie mam. Co jest? Jeszcze zimny. Albo świeca. Ojej. Ja nienawidzę takie roboty.
ja jestem mądry. Ale świeca i tak jest, gdzie problem. Czasami gubi iskrę. Trochę zawory słychać. Spróbuję jedną rzecz. Spróbujemy jedną rzecz. Zwiększymy troszeczkę przerwę, no. Powinno lepiej mieszankę zapalać. Powinno w teorii lepiej mieszankę zapalać i powinien równik kład chodzić. Czy tak jest zajebista iskra na tym, no to na pewno przeskoczy. Tym się nie będę przejmował zbytnio. No ale teorii powinno być lepiej. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Że ja sobie zapomniałem, kurde, zamknąłem sobie kraniki. Myślałem, że pojedzie. Ojej. Oj, każdemu się może zdarzyć, nie? Oj, dobra. Nie za mocno, ani nie za słabo. Zakładamy fajeczkę i palimy bestię. Palimy piłę spalinową. Uwaga i... Jak myślicie? Chyba równiej chodzi, nie? Czyli na logikę nie zawsze się mylę. W teorii możemy obniżyć mu jeszcze trochę obroty wtedy. O. Teraz nie przerywa. Bo jest ogólnie moduł na kąt, na moduł na prąd stały. I naprawdę tutaj pierze ostrą iskrę przy tym kładzie, więc ja bym jeszcze zwiększył przerwę, to na pewno by iskra przeskoczyła. I lepiej to zapala wtedy tą mieszankę. No nie ukrywam, tu jest mniejsza kompresja niż normalnie. Niż normalnie to mam tutaj mniejszą kompresję. Wszędzie wycieki. Uszczelniacz do wymiany tutaj, uszczelniacz do wymiany tam i chłodnica do naprawy. Bo kapie olej. W tym miejscu mi pękła chłodnica. Oleju. Ze starości, ona już ma ponad 20 lat. 96 rok, no trzeba było liczyć tak, 20 lat ma ta chłodnica. Bo to miała prawo się rozszczelnić. Aluminium było skorodowane i pękło. No. Trochę zawory słychać, no ale nie będziemy na razie regulować, bo musiałbym bak ściągać. A na to czasu nie mam. Chcieliście kłada, no to coś nagramy składa, nie? Będzie trochę nudny odcinek jak zwykle. Jak zwykle u mnie coś nudnego, no ale no trzeba robotę zrobić, nie? Wszystkiego nie może być. Trochę oponki się przytarły, no ale te opony są do roboty, a drugie opony mam do jazdy. Tamte takie bardziej agresywne. No dobra, gasimy. Ale nie kopci. No kopci, ale strasznie mało. Ostatnio o nim ostro go przykatowałem i może się dotarł. Dotarł się, albo się olej kończy. Dobra. Będzie żyć, panowie, będzie żyć. Dobra, zamykamy paliwko, teraz nie zapomnę. Będzie żyć. Dobra, ja podpinam wóz. Tylko muszę wyładować te śmieci, co mi tutaj mama nawrzucała.
Jedziemy zobaczyć w te pole na suche gałązeczki jakieś. Jedziemy! A spokojnie, nie ma parcia. Pojedziemy wolniej, żeby... żeby mi piła nie spadła. Dojedziemy czy nie dojedziemy? O kurwa! Damy radę! O nie! Hamulce trzymają. Wkład ma trochę ciężko. Wkład ma troszeczkę ciężko, bo no jak widać hamulce trzymają, no to... te przednie, bo nie jedzie do tyłu, no nie chce jechać do tyłu. Jesteśmy na miejscu. Dojechaliśmy, piła nie spadła, więc nie jest źle. Nie jest źle. Mam troszeczkę nierówno powietrza w przednim kole. W jednym troszeczkę więcej, w drugim mniej i tak trochę ściąga. Albo w przednim, albo w tylnym. Dobra, będę musiał tutaj przepatrzyć ten lasek, poszukać jakichś powalonych drzew. Posprzątać troszeczkę. A tutaj gęsto się zrobiło. Poskładać wszystko na ładnie na kubkę. A tu już jakaś gałązka. Tu trochę tych gałązek grubszych widzę. To wszystko trzeba będzie poładować i pozabierać. A tu już leży coś. Na przykład, a trzeba będzie to przeciąć ładnie. No, no i pozawozić do domu. Widzę, że tu kopane było. Ten las też będzie dobrze szły, kiedy do przerzedzenia. Do poprzerzedzenia będzie. O, tu na przykład jest suche. To. O. O. Już się samo złamało. I już mamy drzewo. Pełno cierni. No. Więc was nie będę zanudzał. Poskładam sobie troszeczkę
poskładam sobie tutaj troszeczkę tego. No i będziemy, o, tu na przykład suche takie fajne. O, zaraz spadnie, tutaj lekko się pchnie i sam odpad spadnie. Poskładam to na kupę i zawiezę tam mamie, żeby się cieszyła, że ma coś tam drzewa. No i dobra, załadowanym. Nie jest dużo, bo jest suche. Brat mnie tutaj już straszy, że się odepnie. Trochę za bardzo rzeczywiście na tył, no ale to jest kurwa, to jest nic. Dobra, palmę maszynę. Ale pierw zawiążę buta, żeby mi wał nie wkręcił sznurówki, bo będzie boleć. Ja nie wyjadę, kurwa mać. Palmy kosiarkę. Trochę przy kopciu, bo hamowałem silnikiem ostatnio. Górki. Ciekawe jak to będzie kopcił, jak ją zjadę na równe. Tutaj ten wychył będzie trochę niekorzystny. Musiałbym takie trochę większe łuk zrobić. Nie, bo nie mam... Nie no, kulka puści tyle. Nie, bo myślałem, że kulka się nie złamie tyle, ale dobra, da radę. Wyjadę. Dobra, cyk. Jedyneczka. Trochę lekki kład. Zaczęło go rzucać. Zobaczymy, czy schamujemy to. Nie, bez mego ale.
Ewidentnie pierścienie, jak przy hamowaniu kopci, to pierścienie. A jak kopci tylko przy odpalaniu na ssaniu, no to uszczelniacze zaworowe. Będzie chwilę kopcił. Kureczka delikatnie. No i dojechaliśmy. Nic się nie wypiało. Jest okej. No dobra. To na tyle w dzisiejszym odcineczku. Uciekaj. Uciekaj, utnal. Ja sobie muszę dychnąć.